Pogoda nas niestety nie rozpieszcza, ale moi drodzy, my się nie poddajemy i dzisiaj będziemy mówili o letnich wyprzedażach. A ze mną będzie, tak jak już wspominałam wam na Facebooku, pewna pani, stylistka z portalu modowego La Mode Info, który rozpoczął współpracę właśnie z audycją Fashion Victim. Pani Weronika Płocha pojawi się już za chwilę w garderobie. I właśnie o czym porozmawiamy? Porozmawiamy sobie o wyprzedażach, parę rad od profesjonalistki na temat tego, gdzie kupować, jak kupować, czego nie kupować, jak się nie dać nabrać, ale przede wszystkim jak zaoszczędzić. Czyli po to są właśnie wyprzedaże, żebyśmy mogli kupować konkretne, fajne rzeczy taniej, no i być dumni z tego, że upolowaliśmy coś na wyprzedaży. No to co, zaczynamy od garderoby. Wydaje mi się, że już jesteśmy gotowi, że już chyba mamy połączenie z panią Weroniką, ale jeszcze tylko rzut oka na mojego realizatora. Chyba tak. Także jesteśmy gotowi? No dobrze, to jedziemy. Garderoba. Halo, halo? Mamy połączenie? Już wszystko jest okej? Halo? Niestety, chyba jednak nie. No to sprawdzamy jeszcze raz. Mogą się pojawić pewne problemy, ponieważ musimy się połączyć z Warszawą. Także próbujemy jeszcze raz. No nie, bez pani Weroniki nie zaczniemy, bo to ona dzisiaj będzie wam doradzać, nie ja. Ponieważ no jednak co opinia profesjonalisty. To opinia profesjonalisty, ale oczywiście wrócimy także z must have'em, z out of fashion i z alfabetem projektantów, jak zawsze, ponieważ to są stałe punkty programu. No i no, ja was mogę zaprosić na moją stronę audycji Fashion Victim, www.facebook.com/f.victim. Tam możecie zaglądać i tam dowiecie się wszystkiego, co dzieje się w audycji i nie tylko, ponieważ pojawiają się często różne galerie. No pogoda nam nie sprzyja, żeby robić zdjęcia dobrze ubranym ludziom w Zielonej Górze, chociaż taka inicjatywa także była, ale jeżeli wróci słońce i przede wszystkim wróci mój fotograf, to obiecuję, że pojawią się nowe zdjęcia i nowi ludzie, którzy dyktują tutaj w Zielonej Górze modę. Jak tam wygląda sprawa? Bo to dalej próbują się połączyć i... A ja tu czekam na was. I jak? Realizator mi się uśmiecha. Teraz chyba będzie ktoś jednak z nami. No to co? Możemy zacząć z wyprzedażami, bo tutaj wszyscy czekają na to, jak kupować na wyprzedażach. Halo, halo? Halo? I dalej nic nie mamy? No niestety. Także o wyprzedażach spróbujemy jeszcze raz? A ja w tym czasie będę... Dobrze, to tam... pewne kłopoty realizatorskie będziemy zaraz rozwiązywać. A ja może dwa słowa o wyprzedażach. Jak wiecie, no wyprzedaże u nas w kraju troszkę różnią się od tych za granicą, ponieważ no jednak są po pierwsze mniejsze. To da się zauważyć. Swego czasu, kiedy wyjeżdżałam często za granicę, do Londynu na przykład, na wakacje, to tam wyprzedaże to jest prawdziwe szaleństwo. Dlaczego szaleństwo? Ponieważ sklepy wyglądają tak, jakby po prostu przeszedł tajfun przez nie. Nie widziałam nigdy czegoś takiego w Polsce. Ubrania walające się w ogóle po podłodze. Jak się już przyjdzie tak w ogóle na koniec wyprzedaży, powiedzmy w połowie sierpnia, w sierpniu, to niestety, ale można się spotkać ubrania już podarte, naddarte, gdzieś podpruwane i tak dalej. Także to jest nieciekawa sprawa. U nas coś takiego się nie zdarza. U nas ten syndrom ekspedientki, która biega za nami od razu po naszym wyjściu, albo nawet nim zdążymy wyjść ze sklepu, już układa te wieszaczki na nowo, to co w ogóle rozsunęłyśmy. Także to przede wszystkim, to jest najważniejsza rzecz, że tam te wyprzedaże są bardziej swobodne. Czy to jest lepsze? No nie wiem. Mi się zdarzyło nawet niejednokrotnie wziąć takie ubrania z podłogi, podnieść i powiesić, no co ludzie strasznie dziwnie tam reagowali w sklepie. No tak jak jestem jakoś przyzwyczajona. A tam rzeczywiście nikt na to nie zwraca uwagi, ludzie nawet potrafią przejść po tych ubraniach, podeptać i tak dalej.
Ale wyprzedaże, właśnie, wyprzedaże są ogromne, ponieważ 70% wyprzedaż to już jest konkretna wyprzedaż, czyli takie sieciówki jak Zara, jak Topshop, jak H&M, oni proponują właśnie wyprzedaże, takie kompletne, konkretne wyprzedaże całego asortymentu, co u nas jest dosyć dziwne, bo u nas, ja się tutaj rozwodzę nad wyprzedażami, ale już mamy specjalistkę. Dzień dobry. Jest z nami pani Weronika Pucha z portalu La Mode Info. W końcu nam się udało? Tak. No dobrze, to może od razu przejdźmy do konkretów, bo ja tutaj już troszkę zaczęłam o tym mówić. Mhm. Ale takie właśnie moje pierwsze pytanie. Jak to jest z tymi wyprzedażami? Ponieważ jeżeli już chcemy pójść na rzeczywiście mamy pieniądze przeznaczone na to, żeby je wydać na wyprzedaży, to jak to jest według pani? Czy lepiej udać się na wyprzedaż w Polsce, czy lepiej wyjechać gdzieś za granicę, czy nawet do Niemiec, czy do Anglii i tam jednak postanowić wydać trochę więcej pieniędzy? Jak to jest z tymi wyprzedażami u nas i za granicą? Może tak. Może zacznę od tego, że zarówno w Polsce, jak i za granicą mamy bardzo duże pole wyboru marek. Mhm. Jednak choć ten nasz polski, rodzimy rynek modowy wciąż się rozwija i te bardzo renomowane marki nawet chętnie otwierają u nas swoje butiki, to jakby nie da się ukryć, że w porównaniu z Paryżem czy Londynem wciąż nie jest u nas modowo najlepiej. I takie osoby, które modą się rzeczywiście interesują, mają czasami problem ze znalezieniem czegoś fajnego na wyprzedażach w Polsce. Mhm. Dlatego wyjeżdżają, planują sobie 2 razy do roku wypady na takie zagraniczne wyprzedaże. To jest jedna kwestia. Inna kwestia jest taka, że w tych takich wielkich metropoliach, co wspomniałam, Paryż, Londyn, wyprzedaże są traktowane jak takie święto mody, można tak powiedzieć nawet, no bo i ceny są bardziej przystępne niż w Polsce i oferta butików, a nawet sklepów sieciowych jest bogatsza. No właśnie. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia też zasobności portfela i stopnia znajomości mody i tutaj i marek. I to jest taki rozstrzygający czynnik. Chyba, że nie mamy pieniędzy na taki wyjazd zagraniczny, to wtedy pozostają nam zagraniczne sklepy internetowe. One często w czasie wyprzedaży oferują darmowe przesyłki, także... Czyli właśnie, jeżeli przeznaczyliśmy sobie jakieś pieniążki i rzeczywiście chcemy upolować fajne rzeczy, to zdecydowanie polecamy wyjechać za granicę i tam się zaopatrzyć, tak, prawda? Chyba warto zainwestować. No dobrze, a teraz tak konkretnie, jak robić zakupy na wyprzedażach, żeby zaoszczędzić rzeczywiście? Mhm. Jak to wygląda? No idziemy do tego sklepu, nie dajmy się otumanić, że wszędzie pokazują przeceny. Już teraz też w Polsce jest modne, już nie przeceny, ale też sale, czyli po angielsku napisy wszędzie widzimy, wszędzie te procenty i nie dać się ogłupić i po prostu dobrze wydać te pieniądze na wyprzedaży. Musimy zacząć przede wszystkim organizować sobie te zakupy, czyli najpierw zaglądamy do szafy i robimy jej generalny przegląd. Mhm. Sprawdzamy, czego potrzebujemy. Po drugie, musimy sobie sporządzić taką listę takich must-have'ów, które musimy w garderobie mieć i musimy sobie obiecać, że będziemy się jej ściśle trzymać. No a po trzecie, musimy też troszeczkę się zacząć orientować przed tymi wyprzedażami nie w bieżących, a w tych nadchodzących trendach. Czyli poczytać magazyny, zajrzeć do nas na portal www.lamodinfo. No i wtedy już znając te zbliżające się trendy, możemy sobie pozwolić na takie bardziej świadome zakupy. No i na przykład taka konkretna podpowiedź. W tym sezonie wiosennym modny był kolor, ale w nadchodzącym te takie mocne kolory także będą jakby w modzie. Więc możemy sobie spokojnie pozwolić na kupno kolorowych ciuszków na wyprzedaży. Czyli ważne, żeby orientować się w trendach i mieć listę. I mieć listę, nie dać się jakby zwieść tym trikom, o których za chwilę też będziemy sobie rozmawiać, które przygotowują także sklepy. Ale ja mam jeszcze pytanie na temat takich konkretnych rzeczy. Czy są takie naprawdę konkretne rzeczy, które rzeczywiście warto kupić po takiej... Jeżeli widzimy większą wyprzedaż, te rzeczy, chodzi mi dokładnie, czy to są jakieś ubrania, czy to są rzeczy z galanterii, czy najlepiej kupić droższe buty na wyprzedaży, czy może płaszcz na nadchodzącą jesień, zimę, czy są takie specjalne ubrania, którym warto się przyjrzeć na wyprzedaży? Mhm. No na pewno trzeba inwestować w klasykę, czyli taką modę, takie rzeczy, ubrania, akcesoria, które nigdy nie wyjdą z tej mody. No i to jest na przykład trench, to jest
jest męska marynarka czy biała koszula. Oczywiście musimy tutaj patrzeć na to, czy ona jest dobrze skrojona. Możemy sobie kupić świetną parę jeansów, wydać trochę więcej, ale kupić dobrze dopasowaną parę jeansów, która będzie nam służyć przez lata. Taką inwestycją jest też skórzana kurtka czy jesienny płaszcz w szarościach. To są takie rzeczy, które są modne co roku i jakby warto je mieć. Możemy w nie zainwestować. A jeśli zainwestować trochę większe pieniądze, bo jeśli chodzi o, o dodatki, na przykład o biżuterię, jakąś torebkę czy fajne rajstopy, to spokojnie możemy sobie zafundować takie rzeczy w sieciówkach. Dobrze, pani Weroniko, to teraz posłuchamy chwilę muzyki, damy na sekundkę odetchnąć naszym słuchaczom. Już za chwilę wrócimy do tematu wyprzedaży, więc dla was, moi drodzy, dzisiaj no zaskoczenie może małe, ponieważ Luke, nasz zielonogórski, lokalny artysta, niewiele z modą ma wspólnego, dlatego z czystej przekory właśnie jego utwór, dlatego że on jest totalnie out of fashion, totalnie na przekór wszystkiemu, na przekór muzyce również, modzie i wszelkim możliwym trendom. Także już teraz dla was Luke. I wracamy do tematu wyprzedaży w Fashion Victim. Ze mną jest pani Weronika Płocha z portalu La Mode Info. Dobrze, wiemy już, jak się przygotować do zakupów na wyprzedażach, a teraz tak jestem ciekawa, czy można pani zdradzić, czy sklepy, w jaki sposób sklepy się przygotowują do wyprzedaży, czy stosują jakieś triki wyprzedażowe, żeby bardziej zachęcić ludzi do tego, żeby kupowali właśnie na wyprzedażach? Na pewno jednym z takich podstawowych trików, które stosują szczególnie sklepy sieciowe, to jest wystawianie jakby na pierwszy ogień tych bieżących kolekcji, czyli jeżeli to jest wyprzedaż wiosna-lato, to ciuchy i akcesoria z kolekcji wiosna-lato są jakby na pierwszej linii ognia oraz na widoku, tak? I my musimy właśnie nauczyć się tego unikać i tutaj znowu wrócę do tej inwestycji w klasykę i do listy. Czyli musimy wiedzieć, co chcemy kupić i mniej więcej wiedzieć, co będzie modne i co nam posłuży przez kilka sezonów. Nie tylko, nie możemy sobie pozwolić na kupno ubrania, które albo odwiesimy do szafy i puścimy w niepamięć, bo to próbują zrobić sklepy i specjaliści, którzy się takimi rzeczami zajmują. Musimy poszukać i jakby nie porwać się chwili, może tak. Nie dać się zwieść po prostu. Dokładnie. A z kolei, ilu powinna być procentowa wyprzedaż właściwie, żebyśmy tak naprawdę zaoszczędzili? Bo zastanawiałam się nad tym, bardzo często chodząc po centrach handlowych, widzę takie wyprzedaże 20-30%. Czy to rzeczywiście w jakiś sposób nas ratuje taka wyprzedaż? Czy rzeczywiście z takim czystym sumieniem możemy powiedzieć, że kupiliśmy coś na wyprzedaży, oszczędzając no tam powiedzmy 10-15 zł? Czy ta wyprzedaż właśnie powinna być dosyć spora, taka jak 50-70%? Jak to wygląda? Myślę, że to zależy i od klienta, i od rodzaju sklepu, w którym kupujemy. Bo może być tak, że upatrzyliśmy sobie już wcześniej jakiś towar i wiemy, że jest to na pewno dobra inwestycja. Na przykład skórzaną kurtkę opłaca się kupić nawet przy takiej 30% przecenie. Zwłaszcza jeżeli to jest kurtka dobrej marki, jest to kurtka firmowa, mamy pewność, że jest świetnie zrobiona. Zwykle te ekskluzywne marki początkowo przeceniają ubrania, akcesoria o 20-30%. I jeśli, tak jak już wspomniałam, upatrzyliśmy sobie coś, to musimy się spieszyć i myślę, że nawet przy takiej obniżce będzie to dobry zakup, który nam posłuży przez kilka dobrych lat. Bo lepiej mieć przecież jedną markową, jakąś taką wyczekaną rzecz niż kilka rzeczy kiepskiej jakości. Zgadzam się, rzeczywiście. Tak, jeśli chodzi z kolei o te większe wyprzedaże, to możemy sobie na nie spokojnie poczekać, jeśli chodzi o sieciówki. Bo tak jak już wspomniałam, kupimy tam dodatki, przy zakupie których możemy poszaleć, możemy na nie trochę więcej wydać. Będziemy mieć ich więcej.